Z tej strony Kamil Bednarek i witam Was w podcaście Spotkania autorskie. Dzisiaj moim gościem będzie Karolina Helisz-Dir. Cześć Karolina. Cześć Kamil. Jest to współautorka książki Alcantara. I może na początek Karolina opowiesz nam trochę o tej książce. A co dokładnie byś chciał wiedzieć, powiedz mi? O czym jest, co to za gatunek? Dobrze, no to jest to gatunek romans, erotyk. Bardziej taki romans, bo koło erotyku to raczej nie stało. No i bohaterowie to Nadia i Dawid. Nadia jest właścicielką pokaznego wydawnictwa i małej kawiarni. Jest to poraniona dusza, która nie pokazuje raczej słabości. Uwielbia auta, wyścigi, nie boi się rzeczy takich wiesz nielegalnych. A Dawid to taki nie ukrywajmy kasanowa, który lubi się gdzieś tam zabawić, zapomnieć o swoich problemach oczywiście. I oboje się gdzieś tam spotykają na evencie motoryzacyjnym. No i się spodobali sobie, co mam ci jeszcze powiedzieć? No, będzie ciężko, bo ich sytuacja jest bardzo kiepska. Jest bardzo taka skomplikowana. Dzieli ich 500 kilometrów, mają oboje poranione te dusze, gdzieś tam mają swoje problemy. Nadia ma tam jeszcze demony z przeszłości, które wracają do ich życia. To będzie też skutkować na fabułę całą książki. No i jak się ich losy potoczą, no to każdy musi już sam zobaczyć. Jasne. Tego nie będziemy zdradzać. To już jak ktoś będzie chciał, to sobie przeczyta. Natomiast tak od razu przyszło mi do głowy pytanie: mhm. ile w tych postaciach jest z ciebie i ze współautora, bo w ogóle to jest książka, którą napisaliście we dwoje. Powiem ci, że to jest bardzo ciężkie pytanie, bo pisaliśmy to. Niby jest to realistyczne, że każdy będzie mógł siebie tam odnaleźć w bohaterach, ale czy my się tam widzimy jako bohaterów, to tak. Nieszczególnie. Na pewno Nadia ma mój charakter, w sensie taki humor bardziej niż charakter i nic poza tym. Powiedz w ogóle może coś o współautorze, bo tutaj, żebyśmy też mieli jakby pogląd na obydwu autorów tej książki. Co mogę powiedzieć o Fabianie? Jest to osoba, którą poznałam tak samo w sumie jak ciebie gdzieś tam na Instagramie. No i trochę się zbliżyliśmy do siebie, bo tak zaczęliśmy rozmawiać o problemach takich życiowych i ja akurat miałam w tamtym okresie, półtora roku temu, taki słabszy okres. Gdzieś tam wpadałam w depresję, taki dołek psychiczny. I Fabian nagle pewnego dnia napisał do mnie wieczorem, dawaj napiszemy duet. I wiesz, się, ja na początku zaczęłam się gdzieś tam podśmie podśmiechuć, takie, że jak to, my, duet, o czym. On mówi, dobra, przewieź sobie to i rano pogadamy. No i tak się zaczęło, że rano już znaliśmy mniej więcej kąstek fabuły, i to tak popłynęliśmy codziennie i tak rozmawialiśmy ze sobą, to stworzyliśmy coś na wzór czegoś. Jasne, czyli jakby pomysł wypłynął od Fabiana, tak? Tak, całkowicie od Fabiana. Ja, ja w ogóle nie miałam z tym nic wspólnego. Ja jedynie przeobraziłam się w Nadię i sobie pisałam jej perspektywę. Dla mnie, właśnie pisanie w duesie, to jest totalna abstrakcja, bo ja w ogóle zaczynając pisać książki, jakiekolwiek, mhm. głównym taką zaletą tego było to, że mam kontrolę nad wszystkim, co się dzieje w książce. Mogłem sobie sam krować świat, sam krować fabułę. Jeżeli chciałem kogoś zabić, to go zabijałem. Jeżeli chciałem kogoś złączyć w parę, to łączyłem. Ktoś miał być brunetem, to był. Bez żadnej dyskusji z nikim. Natomiast wyobrażam sobie, że przy pisaniu w duecie no to gdzieś pojawiają się jakieś tarcia i na temat fabuły, i na temat wyglądu postaci. I Pewnie gdzieś też, nie wiem, może konstrukcji świata, chociaż wy to raczej używacie świata, który już mamy wykreowany, prawda? Tak, rzeczywisty. Powiem ci, że cię zaskoczę, bo ani ja, ani Fabian gdzieś tam sobie nie wchodziliśmy w drogę. Tworzyliśmy z bohaterów na swoje wartości, gdzieś tam, które sobie wymyśliliśmy, a fabułę zawsze dogadywaliśmy się razem. To nie jest tak, że gdzieś tam się kłóciliśmy, gdzieś tam jakieś spory były czy coś. Tylko wpadaliśmy na pomysł i stwierdziliśmy, na przykład, przypuśćmy tak, jak ja z tobą teraz rozmawiam, przypuśćmy, zróbmy tak, i ty mówisz, dobra, tak będzie fajnie. I tak robiliśmy na spontanie, bez zastanawiania się głębszego, jak to ma wyglądać. Jak wyglądał podział w ogóle prac? Czy, czy mieliście coś takiego, na przykład, nie wiem, postaci męskie robił Fabian? Ty robiłaś postacie kobiece, dzieliliście rozdziały ktoś pisał jeden rozdział, ktoś pisał drugi, czy w ogóle. Ty tylko rzucałeś pomysły, on pisał. Jak to wyglądało? Dziś tak, perspektywy NaDI ja pisałam, Dawida Fabian, czyli tu już jest taki podział męsko-damski, zaś dialogi na przykład pisaliśmy na, na żywca, czyli wchodziliśmy sobie po prostu w dokument, siadaliśmy oboje, on u siebie w Warszawie, ja u siebie w domu, wtedy jeszcze w Gerlitz mieszkałam. No i zaczynaliśmy pisać, to tak jakbyśmy normalnie prowadzili ze sobą rozmowę. Gdzieś tam nie było żadnego jakiegoś tutaj podziału, czy coś. Bastiana. Jest tam je, jeden bohater, taki poboczny, który ma w sumie najbardziej wpływ też na fabułę. Pisaliśmy wspólnie. Raz ja, raz Fabian. Akurat u bardziej wypadało, kto miał czas. No i po prostu uznaliśmy, że będziemy pisać po rozdziale, czyli tak jak masz, otworzy sobie Alcantarę, to masz, przypuśćmy, rozdział Nadi. I za chwilę po Nadi jest Dawid. No i na przykład umówiliśmy się tak, że 22 ja siadam do laptopa, piszę. Jeżeli był jakiś dialog, no to Fabian musiał na chwilę wejść i tam gdzieś robiliśmy ten dialog. No, a potem on sobie siadał i pisał. Gdzieś tam później się sprawdzaliśmy, gdzieś tam, wiesz, umówiliśmy się, że na przykład okej, okay, o 9:00 gdzieś tam stajesz, no to sobie sprawdź, co ja tam wczoraj napisałam. I tyle. I tak powstała w sumie książka. Jestem w stanie to sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Nieraz się przecież spędza całe wieczory w napisaniu z kimś tam na, na Instagramie czy na Messengerze. Więc wy po prostu pisaliście, będąc w tym momencie postaciami z książki. Tak, tak. Wcielaliśmy się w ich postaciach. To chyba całkiem ciekawe takie odgrywanie roli, nie? Jest bardzo ciekawe, bo musisz się... Dopasować do fabuły, bo jeżeli na przykład było coś smutnego, to ty też musiałeś czuć ten smutek. Nie było tak, że ty jesteś radosny, gdzieś tu uśmiechnięty, wesoły, jakaś impreza czy coś, tylko naprawdę musiał się wycielić ten smutek, to cierpienie. Najgorszy był moment, jak już kończyła się ta książka, bo wiedzieliśmy mniej więcej, jak ona się skończy, ale nie wiedzieliśmy, kto, kto napisze epilog. I powiem ci, że miałam taką sytuację, że sobie tam wiesz, obierałam sobie ziemniaczki i robię sobie obiad i nagle mówię, mam pomysł na epilog. Nie mieliśmy jeszcze trzech rozdziałów ostatnich i piszę do Fabiana szybko, to co mam w głowie, jak wygląda epilog i mniej więcej co w nim będzie. I on mówi, dobra, ty, super, to jest fajne, tylko że troszeczkę polecisz z tym. Więc czemu polecę? No bo się czytelnicy wkurzą na takie zakończenie. I faktycznie się trochę wkurzyli. Ale nie będę zdradzać, bo tu niektórzy może nie będą czytać, nie? Jeszcze Nie będą po lekturze. No nie, lepiej nie zdradzać. No zakończenie mówi po prostu to, że będzie drugi tom. To Czyli vlog. typowy cliffhanger. Tak. Wiesz, przy pisaniu Czarnych Ziem, zastosowałem mniej więcej to samo, co wy, to to, o czym mówisz. Czyli jeden rozdział jest pisany z perspektywy zachodu. Drugi rozdział pisany jest z perspektywy wschodu. Oczywiście w międzyczasie są wplecone rozdziały należące w całości do postaci drugoplanowych. Natomiast u mnie to jakby te dwie linie fabularne, które też mają troszeczkę swoją oś czasu, jakby to, że coś tam się gdzieś wydarza u jednych później, u drugich wcześniej, to gdyby to rozłożyć na jednej osi czasu, to to nie zawsze się pokrywa w tym samym momencie. Natomiast te dwie linie fabularne dążą do tego, żeby na końcu się ze sobą zderzyć. I to nie jest żaden spoiler dla ludzi, którzy nie czytali Imperatora, bo to jest jakby oczywiste, ja o tym mówiłem od samego początku. Czy u was też jest wyczuwalne już od początku, że te dwie postaci muszą się na końcu ze sobą zderzyć? W sumie tak, jest to wyczuwalne. Że coś tam będzie jakiś zgrzyt, że coś się tam wydarzy. I Powiedz mi, jak tak pisaliście w ten sposób, taką odbijając sobie troszeczkę piłeczkę, jak w ping-pongu? To czy było tam coś takiego, co było wyjątkowo irytujące, na przykład w takim sposobie pisania? Nie, w sumie kompletnie Ci powiem, że nic. W ogóle. No naprawdę zakowywaliśmy się tak profesjonalnie, że zero kłótni nie było. Byliśmy tak dograni i zgrani w każdym detalu, że gdzieś tam właśnie nigdy nic sobie nie odbijaliśmy tej piłeczki. Jestem ciekawa, jak wyjdzie drugi tom, bo piszemy dopiero drugi tom i teraz akurat nie mamy czasu na to. Gdzieś tam, wiesz, też ciężko nam się zgrać z tym czasem. Ale jestem ciekawa, jak to wyjdzie w drugim tomie, bo pierwszy mieliśmy taki spontaniczny, a drugi już chcemy zaplanować konspekt zrobić, nie? No z kontynuacją zawsze jest ten problem, że ona wymaga tego, żeby ją troszeczkę bardziej dopracować pod względem planu, żeby się to łączyło z tym, co było w pierwszej części. No, musisz wszystko, szczegóły i wszystko pamiętać, nie? Detale... No dokładnie. było w pierwszym tomie co innego, a w drugim co innego. No tak, no łącznie, nie wiem, z wyglądem postaci, o ile kolor włosów się da jakoś wytłumaczyć gdzieś czytelnikom, że na przykład w międzyczasie sobie przefarbowała postać, czy, czy to zmieniła fryzurę na krótką, czy cokolwiek. E, o tyle z kolorem oczu, czy nie wiem, nie no, ze wzrostem. Soczewki, przecież. Soczewki sobie kup no. Ale o co wytłumaczysz? No, ale wzrostu, czy nie wiem, leworęczności, kiedy była praworęczna. No, nie, no, no takie no to... już rzeczy to nie. No też nie wszyscy jakby przywiązują wagę do aż takich szczegółów. A powiem ci, że na przykład w erotyce, bo nie wiem jak u ciebie w gatunku, ale w erotyce, romansie, to są takie niektóre pijawki, że tak powiem, które ci znajdą wszystko. Przez całą książkę po jednej literce. O, to ciekawe, nie wiedziałem, że tak jest. No, znam takie osoby, znam. Niestety. Wiesz, no w fantastyce też często jest tak, że trafiają się osoby, które potrafią ci wytknąć, że postać za szybko przemieściła się z jednego końca mapy na drugi, bo zgodnie z jakimś tam wzorem fizycznym i ówczesnymi możliwościami koni, to powinno jej to zająć miesiąc, a tu jej zajęło pół rozdziału, więc coś tutaj jest nie tak. No, ale wiesz, fantastyce zawsze może się jakoś wytłumaczyć no nie? że jest to fantastyczne, że nie jest realistyczne. A tutaj, nieważne, żebyś powiedział, że to jest na przykład fikcja literacka, to czytelnik i tak ci to przybije łatkę, że, że to jest twoje, że, że tak nie może być, bo na przykład w, re w realizmie, gdzieś tam w realu, rzeczywistości, no tak się nie dzieje i zaraz wiesz, rzucają na ciebie. Oszczepy. No tak, co do fantastyki, to też zależy od tego, w jaki sposób ona jest tworzona. No bo jeżeli tak jak w imperatorze nie ma magii, no to raczej się nie przeniosą teleportem gdzieś, więc, no nie. więc to też są takie niekiedy szczegóły, na które trzeba uważać dlatego też z kontynuacją mi zeszło dłużej bo często musiałem przewertować dobre kilkanaście stron właśnie pierwszej części, żeby znaleźć ten drobny szczegół który wiedziałem, że już gdzieś go napisałem a teraz po prostu muszę go wyciągnąć, żeby właśnie go użyć tutaj w drugiej części przyznam się szczerze, że czytałam tylko połowę, jestem w połowie i musiałam przerwać, bo muszę skończyć książki recyzenckie żeby sobie zająć takie swoje, własne. Więc dopiero jak przeczytam, to się będę wypowiadać na temat Imperatora. Jasne. Najpierw sprawy biznesowe. Ale powiem ci, już mogę po połowie powiedzieć, że mi się bardzo podoba. Ja na przykład lubię takie książki. Tylko te białe kartki, jak ja je kocham. No, to już nie do mnie. No, zwrócę się do druterii. Ja nie miałem wpływu na wygląd kartek. Do wydawcy się zwrócę. To jest takie niszczenie oczu czytelnika. Ja powiem Ci, że nie wiem, jakoś nie zwracam na to uwagi specjalnie. N nie przeszkadza mi to Serio? zupełnie. Może moja wada wzroku tak mówi. Być może. <laughs> Ale nie no, wiele, wiele czytelników ci powie, że woli żółte kartki niż białe. Bo później wiesz, jak na przykład jest grubsza książka, im grubsza książka, tym zlewają ci się literki. A na przykład czytasz, że nie możesz przestać czytać? Ja tak na przykład mam, że często jeżeli już zacznę czytać i nie wkręci, to muszę dokończyć. I później jest ten problem właśnie z oczami, że ci się zlewają literki te białe karki to cię głowa boli. Nie, to ja nie mam takich problemów. Dobra, wracając do tego pisania w duecie, wy w ogóle nie wiem, czy ty czytałaś kiedyś jakieś książki pisane przez duety? Tak, czytałam i powiem ci, że y, podziwiam innych autorów, jak na przykład są dwie autorki albo dwóch całkowicie autorów, bo my chyba jesteśmy pierwszym polskim duetem męsko-damskim w erotyce? Ja nie, to, to, to nie jest mój gatunek, więc widzia nie <laughs> widziałam. Bo powiem ci, że przynajmniej nie widziałam, więc, znaczy, wiem, że na przykład Monika czugała z Mateuszem Głasyńskim, zaczęli. Duet, ale nie skoczyli jeszcze, Pato. No i nie wydali jeszcze tej książki. Także innego duetu nie widziałam, męsko-damskiego, ale widziałam i czytałam osobiście gdzieś tam duety autorek, dwóch, albo dwóch autorów, i bardzo ich podziwiam. Bo tak jak ja na przykład pisam z Fabianem, i masz męską wersję i damską wersję, tak tam ktoś musi się wcielić w mężczyznę, nie? No tak, dodatk dodatkowe wyzwanie. Biedny. To jest wyzwanie, bo ja ci powiem, że ciężko mi się w ogóle w mężczyznę wcielić. Mam teraz w książce taki problem, i, i taki wychodzi mi niejaki i cały czas gdzieś tam muszę wracać się i go bardziej ucha ucharakteryzować. To wiesz, to nie jest łatwe, jeżeli nie ma się jakby doświadczenia jakiegoś, nie wiem, chociażby aktorskiego czy czegoś takiego typu, żeby. Jednak wyczuć te różnice w charakterze, w sposobie bycia między płciami. Ja teraz piszę taki zbiór opowiadań, który już jest w sumie blisko końca. I o ile pisanie postaci damskich w takim typowym fantazy, jak właśnie imperator, przychodziło mi dosyć łatwo, o tyle tutaj, gdzie niby dalej jest fantazy, ale to już nie jest takie właśnie grube, ciężkie fantazje, jak, jak czarne Ziemie będą. Już często mam problem z tym, jak ta kobieta powinna się zachować w danej sytuacji, jak powinna się odezwać, co powinna zrobić, więc jak najbardziej rozumiem to, że można mieć taki problem. Bo gdzieś tam za chwilę bierzesz i upodamniasz do poprzedniego bohatera, nie? Tą postać z drugą kobiecą w twoim przypadku. Tak, no to wychodzi na to, jakby. Mieli wiesz, takie same charaktery i sposób wypowiadania się. Tak, i gdyby nie końcówki, wiesz tam jakieś te w słowach, czy powiedziała, powiedział, to można by było się momentami pogubić. I właśnie tego trzeba się starać jakoś uniknąć, ale no, to Tasa wymaga trochę to, praktyki. Że ja na przykład próbowałam z kimś innym duet zrobić, wyobraź sobie najpierw z autorką jedną dwa razy próbowałam, dwa podejścia miałam nie pykło mi nie umiałam się w ogóle wcielić w bohaterów i raz próbowałam z innym autorem i też nie poszło nie czułam tego, kompletnie nie czułam ani fabuły, ani całej historii ani swojego bohatera bohaterki także podejrzewam, że jedyny duet jaki zobaczysz albo ktokolwiek z czytelników zobaczy to będzie tylko z Fabianem. Chyba, że się a na jakim etapie prac nad książką tamte dwa poprzednie upadły? Na początkowej. Trzy, cztery rozdziały i. i mówię, nie, to, to nie jest to. Teraz tak mi przyszło do głowy, że można to porównać do randkowania. Ech. Trzy, cztery randki i już wiesz, że to jest to albo nie. Ale to jest dziwne, ci powiem. Bo niby wiesz, duet piszesz z kimś innym, a już z kolejną osobą. Tak już nie idzie. Wiesz, może to jest też kwestia takiego właśnie dopasowania i jakiejś wspólnej linii tego, jak chcecie prowadzić tę książkę. No tutaj tak jak mówiłaś. Ja powiem ci, że z tymi osobami tak samo rozmawiam gdzieś, jak z Fabianem. Fakt, że Fabianowi bardziej ufam i on więcej o mnie wie, ale. Nie mam jakiejś, wiesz. Obiekcji, że z tą inną osobą inaczej mi się rozmawia. Tak samo na takim właśnie takim poziomie i byłam aż w szoku, że tak normalnie rozmawiamy w messengerze, na wideo, gdzieś tam widzieliśmy się, a już pisanie takie wspólne nie. Nie wychodzi. No to dalej mam ochotę to porównać do życia normalnego, gdzie. Wiesz, możesz się z kimś spotykać, rozmawiać, przyjaźnić nawet, ale nic więcej z tego nie będzie. I tutaj przy pisaniu może to wyglądać podobnie, że musicie dokładnie w tych nadawać samych tych samych częstotliwościach. Cześć, bo zaraz po tym y, podcaście zrobię znowu Fabiana za mojego męża. Jak było przy pierwszym wywiadzie? O losie. Co to się działo ci powiem? Właśnie możesz o tym opowiedzieć, jak, jak ludzie zareagowali jak na takie Się taki wie, duet. Że oni tylko wiedzieli, że my na ładpadzie tam pisaliśmy, że gdzieś tam tworzyłam z nim. Miałam takie jakieś pytanie w wywiadzie, co będzie z Alcantarą, czy wydamy, i jak traktuje Fabiana. I ja odpowiedziałam tam, że jako bratnią duszę właśnie traktuje go. I ktoś, każdy, parę osób tam pomyślało, że albo to jest mój narzeczony, albo chłopak, albo po prostu mąż. I gratulowali, że wiesz, że w małżeństwie tak się dogadujemy, że razem jeszcze tworzymy coś, piszemy. Pamiętam, byłam wtedy w pracy, jak mi Fabian to wysłał, mówię: Ja nie mogę. Ja nie wiem, kiedy ja ślub wzięłam. No wiesz, wszystko przed tobą. <grym> nie, 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 nie. Ja akurat do małżeństw. No niestety, to nie ta bajka. Niektórzy marzą o ślubie w białej sukni. Kościele gdzieś tam, w pierścionku. A ja to już na samą myśl myślę o rozwodzie. No wiesz, najczęstszą przyczyną rozwodów są właśnie śluby, więc. No widzisz. Mam podobne zdanie w tym temacie. O, no to się dogadujemy. No, nie tylko w tym się dogadujemy. No, no to prawda nie zaprzeczę. Nie będę przeczyć. A propos dogadywania się, tylko już nie ze mną, tylko z Fabianem. Czy w ogóle kiedykolwiek w trakcie tworzenia książki, w trakcie, nie wiem, wybierania okładki gdzieś w korekty, w na jakimkolwiek etapie prac nad książką, zdarzyło wam się mieć jakieś różne zdanie na jakiś temat? My zawsze mamy różne zdania, ale yy, robimy to w formie humoru. Ja się wypowiem, on się wypowie, do czegoś dojdziemy razem, nie? I nie ma żadnych kłótni. Nie, wy, nie wyzywacie się od beztalencja, na przykład. Nie, nie. Oczywiście, wyzwiska zazwyczaj są, ale to wiesz, to też jest w formie humoru. To tak jak na przykład ja go nazywam foką, on mnie nazywa pingwinem. Gdzieś tam sobie ksywki nadaliśmy. Czmokiem mnie nazywa. Ja go staruszkiem, narcyzem. Gdzieś tam. Potrafimy się wyzywać jak prawdziwe rodzeństwo, ale nie obrażamy się na to. To jest w relacji po prostu kwestia tego, że wy wiecie, że to nie jest na poważnie. No, I dokładnie. To jest jak najbardziej zrozumiałe. I jak rozwiązujecie taki spór, powiedzmy spór, to po prostu rozmawiacie o tym na zasadzie podawania argumentów, czy, czy jakoś tam. Mój pomysł jest lepszy i koniec. Znaczy, wiesz, my, my mamy taką zasadę, że ja ci powiem, a ty to po prostu z Gdzieś tam, wiesz, nie jest tak, że jakoś argumentuj, zaprzecz, tylko po prostu z Mało to demokratyczne. No, w ogóle demokracji żadnej. Ja rozumiem go, on musi rozumieć mnie. To jest takie deal, no nie? że tak nazwę. no właśnie i to rozumienie tak jak już mówiłaś, że nie z każdym można osiągnąć aż taki poziom zrozumienia, żeby napisać z nim książkę zwłaszcza taką, bo nie wiem, na przykład wydaje mi się, że napisanie książki bardziej naukowej w duecie, czy nawet w większym gronie, gdzie każdy ma do opracowania na przykład, nie wiem, jakiś fragment historii albo tak pozostając w moim ulubionym kręgu jakieś jedno demoniczne stworzonko z mitologii słowiańskiej, no to okej, okay. niby potem na okładce i generalnie w książce występują, występuje wiele autorów, ale tak na dobrą sprawę, to każdy pisał swoje, tylko potem to było razem złączone. No to tak jak ja mam na przykład w antologii, też brałam udział w dwóch antologiach, teraz będą jeszcze dwie kolejne. No właśnie. To jest też taki dobry przykład, że autorów jest wielu, ale każdy pisze swoje. I każdy by chciał na przykład co innego na okładce, nie? A no właśnie. Tutaj też trzeba się jakoś dogadać. Albo innych patronów, recyzentów. No, im więcej autorów, tym może być problem, bo to wiesz, nie do końca wszystkich na przykład znasz albo rozumiesz. W połączeniu na przykład mnie i Fabiana, to akurat. My, jak zobaczyliśmy okładkę, to od razu byliśmy zachwyceni. Nie mieliśmy żadnych obiekcji, że coś trzeba zmienić, że coś jest nie tak, że coś byśmy dodali. To zakochaliśmy się w tej okładce od razu. Patronów Fabian mi zostawił wolną rękę, także nie miał żadnych obiekcji. Powiedział, że gdzieś tam nie jest ze świata księżkowego, ja to bardziej rozumiem. No i tak właśnie się dzieliliśmy. Coś ja bardziej wiedziałam, no to ja robiłam, tak jak grafiki gdzieś tam. Z patronami ja więcej rozmawiałam, a on gdzieś tam był z boku. Ale na przykład takie logistyczne, jak na przykład gdzieś zamawianie czegoś do sprzedaży autorskiej, gdzie książki na przykład były podpisywane, no to wszystko szło do niego i to było na jego głowie. No czyli taki podział obowiązków nastąpił. Tak. Jak w rodzinie, no nie? A no właśnie. Starsze rodzeństwo robi coś mądrzejszego, a młodsze te głupstwa. No dokładnie, tak to wygląda w Waszym wypadku. Natomiast ciekawi mnie w ogóle, czy zauważasz jakieś. Gdybyś miała tak porównać, no bo mówisz, że bierzesz udział też w antologiach, czyli piszesz sama. Już abstrahując od tego, że antologia będzie wydana jako tam wielu autorów, ale Twój tekst piszesz wtedy sama. I czy gdybyś miała porównać pracę nad tekstem samemu, a pracę nad tekstem właśnie w duecie, to jakie zauważasz plusy i minusy obydwu tych rozwiązań? A jak piszę samemu, to brakuje mi Fabiana, brakuje mi jego tego humoru, gdzieś tam, że wiesz, tworzymy dialog, tutaj muszę tworzyć sama, muszę się wcielić w dwie postacie, muszę gdzieś tam, to jest minus na pewno pisania samemu u mnie. Plusy, że Tworzę całkowicie sama tą fabułę, i gdzieś tam mogę sobie ją w każdej chwili zmienić. Nie muszę do niej przysiadać od razu, bo jak pisaliśmy wspólnie, no to było taki wiesz, taki rygor. Siadamy dzisiaj i piszemy. No i w sumie nie mam nic więcej, nie mam żadnych obiekcji. Tylko to. Ja sobie wyobrażam właśnie, gdybym miał pisać z kimś w duecie, że. No, ja mam taki charakter, że lubię postawić na swoim. Zwłaszcza jeśli chodzi o książki, i czuję, że bardzo ciężko byłoby mnie przekonać do zmiany zdania w jakimkolwiek temacie, nawet w, nie wiem, w jakiejś drobnostce. No właśnie, właśnie, właśnie o to chodzi, bo Fabian na przykład kreując Dawida też by nie chciał, żebym ja gdzieś tam wiesz, na przykład mówiła, a nie, a może mu zmienić wzrost, nie, albo charakter. Po prostu właśnie ta zasada przeczytaj i zrozum, a nie komentuj jest bardzo dobra właśnie do takich duetów. No tak, tylko to trzeba zaakceptować. No tak, trzeba zaakceptować to fakt. Dwie strony to powinny. No właśnie, a ja w kwestii książek jestem dyktatorem i to takim zupełnym. To jakąś osobę uległą powinieneś znaleźć do duetu. Wiesz, to jest, u mnie to jest do tego stopnia jakby samolubne, że nawet pisząc zbiór opowiadań Napisałem wszystkie opowiadania samemu. Więc no... To od razu można, można sobie gdzieś zobaczyć obraz tego, w jaki sposób ja tworzę. Dobra. Już sobie gdzieś tam mniej więcej wyobraziła. No, myślę, że słuchacze również. Nie, nie, nie. <laughs> Jestem uległa odnośnie antologii. Gdzieś tam nie zaglądam w czy, czyjeś buty, że tak powiem. Aha. W duecie to. No, powiem ci, że ja musiałam przeczytać książkę wiele razy, bo Fabian to tylko pisał Dawida, gdzieś tam trochę pokrótce czytał Nadię i Bastiana, ale później jeszcze nie przeczytał książki, jak już wyszła. Przy korekcji trochę jeszcze czytał, redakcja. To poprawianie, redakcja, korekta to jest w ogóle najlepsze w wszystkim, w pisaniu całym. Można się wiele pośmieć z, sobie, z siebie samych. Tak, wiesz, znam osobiście autora, który po przeczytaniu książki już jej w ogóle nie ogląda. On pisze, pisze ją raz Naprawdę? wysyła, i już jej potem nie ogląda. <śmiech> <śmiech> on twierdzi, że Dlaczego? to już z niego wyszło i on nie chce mieć z tym nic wspólnego więcej. <laughs> Ej, ale to jest dobre podejście. No. W pewnym sensie tak. Ja natomiast zawsze każdą książkę poprawiam dwa razy. Skrupulatnie analizujesz. No, to też wynika z tego akurat przy Czarnych Ziemiach, że no, to jest trylogia i to się musi ze sobą łączyć. Nie? A ty od razu miałeś tak, że trylogię? Będziesz pisał trylogię? Nie, że to jednotomówka, tylko od razu trylogia i już? Tak, tak to już w głowie się urodziło jako trylogia. Co więcej, jest jeszcze pomysł, żeby zrobić prequel dziejący się tysiące lat wcześniej. O. Oh. Ale nie wiem, jak to wyjdzie. Jak napiszę tą podstawową trylogię w całości, to zobaczymy. Sam jeszcze pomysły, żeby wykorzystać ten świat w jakiś takich właśnie jednotomowych, bardziej przygodowych książkach. No, skoro już świat stworzony, no, to. to plany was, ambitne. No. Ambitne takie. Bo ja na przykład z Fabianem myśleliśmy, że Alcantara będzie jednotomówką tomówką. I kiedy wam się to zmieniło? Zmieniło się to dopiero, nie wiem, gdzieś tak przy szóstym, siódmym rozdziale stwierdziliśmy, że skoro piszemy już tyle i nie da się ich zmieścić, wiesz, całego życia, tego co chcemy w jednym tomie, to napiszemy dylogię. I tak powstał pomysł na dylogię. Jesteście pewni, że to nie pójdzie dalej, nie? To już nie, nie, bo to już by było za dużo. No, czasem nie warto na siłę czegoś przyciągać. Ale ja podziwiam na przykład autorów, którzy potrafią stworzyć 5, 6, 7 tomów w serii. Wiesz, jeden z moich ulubionych pisarzy, Terry Goodkind, on swój cykl Miecz Prawdy rozpisał, nie wiem, teraz już nie pamiętam dokładnie, ale będę strzelał około 20 tomów. I... Ile? Tak, oh, yeah. i każdy miał gdzieś tak z 400-500 stron, spokojnie. Nie, nie, o nie, ja bym tak nie zrobiła. To już nie na moją głowę. Znudziłabym się. Ja jestem akurat taką osobą, że wiesz, że okej, okay, teraz tym żyję, ale za chwilę by mi się to znudziło. Wiesz, jak ja czytałem te książki, to po którymś tomie z kolei, ja je czytałem ciągiem. I po którymś tam z kolei zauważyłem, że on ma po prostu taką jakby sztancę, że w każdej książce dzieje się mniej więcej w tej samej kolejności określone rzeczy. Na początku jest radość, że już świat jest uratowany przed tym złem z poprzedniej części, potem jednak coś się wysypuje, potem już prawie giną, ale jednak na końcu się ratują. I tak było we wszystkich książkach. No i widzisz, można się tym przejeść, bo to jest takie schematyczne, takie żmudne. No dokładnie, dlatego ja postanowiłem zawrzeć całą historię Czarnych Ziem w trzech tomach, chociaż mógłbym to pociągnąć dalej i nic by się wielkiego nie stało, bo spokojnie bym do pięciu, sześciu mógł to dociągnąć. Ale myślę, że trzy to tak akurat i wtedy Raz, że jestem w stanie pokazać całość historii, troszeczkę wtedy okrojonej od tego, co mi siedzi w głowie. Natomiast no, ja się nie znudzę bardzo pisaniem tego i czytelnicy się nie znudzą czytaniem. Czytanie. Rozumiem. moc. Bo... No to jest dobre podejście autora. Tak, bo wiesz, jeżeli ktoś czyta na bieżąco i teraz pod koniec zeszłego roku wyszedł imperator, ktoś go tam przeczytał w tym roku. Mam nadzieję, że w, że w przyszłym roku wyjdzie. Cały czas chcę powiedzieć ten tytuł, ale jeszcze nie powinienem. Drugi tom wyjdzie w przyszłym nie mów, roku. Nie mów, Niech to będzie niespodzianka. No to wiesz, to ma takim mniej więcej roczną przerwę, nawet z kawałkiem, między kolejnymi tomami, więc to jest spoko. Zdąży odpocząć, zdąży zapomnieć niektóre rzeczy, ale jeżeli ktoś będzie czytał dopiero, jak wyjdą wszystkie trzy. No to będzie miał taki natłok tego wszystkiego w głowie, że gdyby miał jeszcze czwartą, piątą i szóstą, to to by się przejadło. No czasem też nie warto czytać wszystkiego naraz, tylko odczekać te emocje, żeby się ustabilizowały, no nie? Tak, no też to właśnie zauważyłem, że kiedyś popełniałem takie błędy, właśnie czytając te większe sagi, tak jedna po drugiej. I momentami już faktycznie tak czytałem z musu ale wiesz z drugiej strony czytelnik też jest ciekawy co będzie w drugim tomie jak wychodzi szybko tom no to od razu bierze się za niego ja to rozumiem bo na przykład nie wiem czy kojarzysz co Cora Rayleigh to jest romans mafijny gdzieś tam w wydawnictwie niezwykłym jest to autorka i powiem ci że ja się dowiedziałam o niej jak już były wydane cztery tomy Cztery tomy łyknęłam w jeden dzień. Po 400 stron. I ty się dziwisz, że masz problemy ze wzrokiem. 21 godzin mi zajęło przeczytanie czterech tomów. całe 21. No to no ale ja... czasem nie potrafię odłożyć książki. Wiesz, to było takie tak ciekawe, tak nie wciągnęło, że jedną za drugą jak cukierki po prostu jadłam. To ma swoje plusy i minusy takie wydawanie i czytanie jednego po drugim. Bo faktycznie, jeżeli ta końcówka, tak jak na przykład w drugim tomie, planuję zrobić taką końcówkę, że czytelnicy mnie znienawidzą i będą chcieli od razu trzeci tom, żeby się dowiedzieć, co się stało dalej. No to gdyby był ten trzeci tom, to wtedy ma to sens, żeby to od razu zacząć czytać. Natomiast, no, jeżeli go nie będzie, a prawdopodobnie nie będzie, bo nie zdążę go napisać. Tak. jest napisać to jedno, ale też wydawanie książek w no tych czasach, tak. gdzie dużo jest autorów, to też autor czeka na wydanie własnej książki. Nie? Tak, no właśnie, są długie kolejki i sam też proces wydawniczy nie trwa dwóch dni, więc. No nie, to tak trzy, cztery miesiące. No właśnie, to tak wychodzi. Wiesz, mógłbym, nie wiem, wstrzymać. Drugą część do momentu, aż napiszę trzecią, ale chyba nie chcę tego robić. Niech to już idzie w świat. Mam nadzieję, że pójdzie w świat i przyjmie się tak samo dobrze, co najmniej, jak imperator. Natomiast, no, tak jak mówisz, wiesz, no, kwestia tego czy ktoś ma czas na przeczytanie książki, która ma 650 stron i potem z ciekawości sięgnięcie po drugą książkę, która będzie miała, nie wiem, z 580 i potem zaraz sięgnięcie po trzecią część, która będzie miała pewnie też około 550, więc... Znam takich ludzi, którzy by tak zrobili na pewno. Po co komu sen? Wiesz, ja bym też chętnie więcej czytał, ale są inne rzeczy do roboty. No, niestety, życie nie rozpieszczę. Ale ja bardzo lubię, jak niektórzy piszą, że rozciągnęliby swoją dome, dobę. Bo przykładowo, jak masz dobę 24 godziny i przypuśćmy, ta osoba nie pójdzie spać jednego dnia i sobie rozciągnie tą dobę do 48 godzin, czyli do dwóch dób to później jest mega zmęczony i żałuje tego. Tak to wygląda. Ja sobie rozciągam właśnie, ograniczając czas na spanie. I gdzieś to się kumuluje w pewnym momencie i rzeczywiście muszę pospać dłużej, bo nie daje rady. No a niby jesteśmy młodzi, nie? No nie wiem, ty może tak. Ej, też jesteś młody. Ja, zostawmy ten I stary temat. Nie, nie. No dobra, ja się przyznam, ja miałam 22 lata w tym roku kończę, Jestem no, bardzo młoda. Dzieciaku, ja skończyłem 29 niedawno. Jeszcze, jeszcze dwójka z przodu. No, ale już niedługo. Cicho! Nie, no, ja tak ostatnio właśnie doszedłem do wniosku, że mimo już leciwego Peselu. to jednak w głowie dalej gdzieś tam jest 21 maksymalnie. I to. Ja to się śmieję, że ja zawsze pozostanę dzieckiem no, w duszy. To jest, się nazywa syndrom Piotrusia Pana chyba. A nie słyszałam o nim. Tak, to jest takie właśnie, nie wiem dokładnie, ale polega to na tym, że dorośli ludzie się bardzo opierają przed tym, żeby dorosnąć i wiesz, być odpowiedzialni, przejąć obowiązki tam gdzieś w jakiejś rodzinie czy coś takiego. No widzisz, ja na przykład już bardzo młodo musiałam się nauczyć tego życia rodzinnego, że tak powiem. I musiałam gdzieś tam dorosnąć i dojrzeć szybciej. Ale mimo to gdzieś tam w relacjach, rozmowach dalej czuję się jak dziecko we mgle. Czegoś nie wiem, czegoś się uczę. No, u mnie to dominuje ta taka marzycielska postawa i dążenie do tego, żeby żyć z pisania. Nic więcej się nie liczy na razie. Łapanie tego księżyca za nogi. A wiesz, możesz mieć rodzinę i dalej być marzycielem. No pewnie można. To wiadomo, że to się nie wyklucza. Dla, dla chcącego nic trudnego. Oczywiście, no przecież ludzie mający rodziny też mają czasem bardzo pochłaniające hobby i jakoś sobie z tym radzą, więc to akurat... Wydłużaniem doby? Na przykład. Ja powiem ci, że niby, niby jestem właśnie młoda, sobie tak wydłużam czasem tą dobę do dwóch dóbr. I później chętnie bym sobie pospała, a nie mogę. No, bo to też tak jest, że tego już się nie da odrobić. <grych> w przypadku snu jest tak, że ani się nie da wyspać na zapas, ani nie da się odrobić tego, co już się nie wyspało. To tak jak z czasem czasu też nie kupisz, nie cofniesz, nie? Nie jest to walutą. No, niestety tak. Wracając do Alcantary i Waszego duetu. Jak w ogóle oceniasz to doświadczenie? Czy, czy uważasz, że to cię w jakiś sposób, nie wiem, rozwinęło, poprawiło twój warsztat pisarski, czy, czy jako człowieka może coś w tobie zmieniło? Zmieniło we mnie wiele. To, że w ogóle żyję, że zaczęłam żyć, bo wiesz, miałam codziennie takie, wstaję rano i mam jakiś cel, czyli muszę pisać, bo jest tak sobie obiecałam, tak sobie postanowiłam i muszę pisać i to mnie w pewien sposób też jakoś zmieniło, zaczęłam bardziej wychodzić poza mury takie swoje które gdzieś tam się odczułam przez wieloma latami, zaczęłam ufać też więcej większe, większemu gronu coś tego zmienia ciebie też na pewno w jakiś sposób zmieniło pisanie, nie? czy nie? nie wiem, nie zastanawiałem się, nie nad, się nad tym nie, nie zastanawiałeś się? To masz dzisiaj takie zadanie, żeby się zastanowić. Ja się zaraz zastanowię. Takie ode mnie. Tylko chciałem właśnie wtrącić, że też przy duecie, tak jak w waszym wypadku, dochodzi jeszcze to, że musisz, tak jak mówisz, wstać i pisać, bo nie chcesz zawieść tej drugiej osoby. Tej drugiej osoby, tak, dokładnie. Bo na przykład, jak piszesz samemu, to A dobra dzisiaj sobie odpuszczę, nie? I wiem, że tak masz. Bo wiem, że tak wielu autorów ma, bo ja sama tak robię. Nie, ja nie mam tak. Ja nie odpuszczam. Nie, nie. nie odpuszczasz? Nie, nie, nie. Zdarzyło o, się. Na się trafił orzeszek. Zdarzyło się wracać późno w nocy i mimo wszystko jeszcze siadać, żeby napisać dwa, trzy zdania, chociaż żeby było zaliczone właśnie ten dzień. No co ty, ja jak nie czuję Weny, to mogę siedzieć i patrzeć i po prostu w plik. Nie no, wiesz, przy takich klockach, jakie ja tworzę, to gdybym czekał na Wenę. To bym tego jeszcze nie napisał w ogóle nawet pierwszej części. Wychodzę z tego założenia, że toczę powoli tą fabułę do przodu i dopiero potem na etapie poprawek yy, staram się to robić właśnie w takie dobre dni, kiedy chce mi się wiesz i, i właśnie powiedzmy, mam tą przysłowiową wenę. To wtedy na etapie poprawek coś tam wprowadzam jakieś zmiany. Natomiast w trakcie pisania tej pierwszej wersji. Codziennie, chociaż trochę muszę napisać, żeby właśnie każdego dnia być bliżej końca książki. No to powiem Ci, że jestem pod wrażeniem. Bo ja, jak się zmuszam, to wychodzi takie w sumie dla mnie nijakie. Podejrzewam, że to może też mieć wpływ na to gatunek. Bo jednak w gatunkach, których ty tworzysz, bardziej jednak stawia się na dynamikę. Na jakieś dialogi, relacje i tak dalej. Natomiast no, fantazy, takie jak u mnie, czasem wypada strona dwie, jakiegoś czystego opisu. Dla Państwa, którzy się zastanawiają, co słychać tam w tle, krzyki, śmiechy, to właśnie dziecko Karoliny się bawi. Tak, rozrawia, to jest mały demon. Po takiej mamusi, no to normalne. No tak, skoro mała diablica, to i musi być dziecko demoniczne. No niestety, nie potrafię go przywiązać do kaloryfera. Musiałabyś go jeszcze tak, chyba zakneblować. To tak dla ludzi o czarnym humorze. Czy rozumieją tą sytuację. Nie, no wiesz. Ale niektórzy się po tym zdziwią, bo niektórzy nie wiedzą, że ja mam dziecko no nie wstawiasz sobie zdjęć z dzieciakiem na Instagrama co 5 minut, więc skąd mają wiedzieć? A wiesz co, ja bardzo cenię sobie właśnie tą prywatność, że gdzieś to jest moje takie prywatne, taki mój azyl i nie chcę tego pokazywać. Nie chcę narażać go na to, co ja czasami muszę też z innymi ludźmi gdzieś tam się sprzeczać, walczyć, nie? A no jasne, bo jeszcze tak takie już, żeby tak dopowiedzieć, do tego, że Karolina tutaj mówi o tej prywatności, to ona też książki pisze pod pseudonimem. To nie jest jej prawdziwe nazwisko. Tak, tak. Nie utożsamiam się z prawdziwym nazwiskiem, także nigdy nie, nie napiszę książki pod swoim prawdziwym. No, wiesz. Niektórzy bardzo znani pisarze całe życie tworzyli pod innymi nazwiskami, więc. To nie jest jakiś wyznacznik. No, ale powiem ci, że teraz coraz więcej autorów wraca do swojego nazwiska i pisze pod swoim nazwiskiem. Jest tam w moich kręgach na przykład, nie? No tak, bo też jednak mm, romanse i erotyki mają to do siebie, że u nas w kraju jednak wzbudzają odrobinę zgorszenia. No tak, tak. Agnieszka Bojar teraz o tym mówiła na live w poniedziałek. Dlaczego tak właśnie jest? Czy my jesteśmy jakimś gorszym sortem, czy co? No bo zauważy, że najwięcej hejtu jest właśnie w romansach i erotyce, nie? Gdzieś tam wjeżdżanie nawet na rodzinę, że opiekę społeczną powinni nasłać, bo tam w książce matka napisała nie wiem, o pedofilii czy o gwałcie. Więc w jakiej rodzinie dziecko się tam wychowuje, nie? Wiesz, to jest kwestia tego, że ludzie, którzy to czytają, powinni rozgraniczać świat, który jest poza kartkami książki, ze światem, który jest na kartkach książki. No, powiem Ci, że dużo ludzi tego nie rozumie. To tak jak nie rozumie tego, że jeżeli jest napisane ostrzeżenie o tym, co się dzieje w książce. To też je lekceważą, nie? A, tak. a co to 18 plus naczek, a co to tam jakieś ostrzeżenie? Przeczytam. A potem nagle w recenzji widzisz zbyt wulgarny, zbyt kontrowersyjne. Ale to. A po coś nie brało? Wiesz, to jest takie społeczeństwo. Przecież wystarczy. <laughs> wystarczy sobie usiąść na ławce gdzieś przy ulicy i zobaczyć, ile osób przechodzi na czerwonym świetle. Ilu kierowców skręca mimo zakazu, ilu kierowców nie zatrzymuje się na stopie, ile osób przechodzi w ogóle bez pasów. Więc no, to już u nas tak jest, że jak jest jakieś ograniczenie, czy właśnie jakiś znaczek ostrzegawczy na książce, na grze, na serialu, cokolwiek, to bardzo wiele osób to po prostu umyślnie oleje. No niestety. I o ile. Nie miałbym problemu z tym, że to olewają. O tyle właśnie irytuje to, że potem się czepiają tego. No, jakby, gościu, byłeś ostrzegany, nie? że tam będzie wulgarnie. No dokładnie. No, ale właśnie wracając też do tego, że chronię prywatność, bo na przykład widziałam u jednej autorki raz była taka sytuacja, że wjechali właśnie na rodzinę i gdzieś tam komentarze, gdzieś tam znaleźli, w ogóle też ją prywatnie. No, nie chciałabym tego, bo. Jeżeli chodzi o mnie, to hater może powiedzieć o mnie wszystko. Dosłownie wszystko. Może mnie zrównać z, z najgorszym błotem, nie? Ale jakby ktoś mi już wjechał na dziecko, no normalnie ja bym znalazła i zagryzła. Wiesz, to jest kwestia, tak jak mówię, tego, że ludzie, niektórzy, nie potrafią tego rozgraniczyć. Wiesz, no to jest tak jak u mnie w fantastyce. Mimo, że od początku mówiłem, że to, co ja przedstawiam, to jest świat zmyślony, stworzony przeze mnie, a mimo wszystko i tak miałem pytania, wiesz, co na to proboszcz, że ja piszę o takich religiach, czy, czy ja tam chodzę do kościoła, czy coś takiego, no to w ogóle nawet nie zaprzątałem sobie głowy odpowiadaniem na takie pytania. No natomiast, wiesz, jeżeli cały profil jest od początku prowadzony na zasadzie tego, że przedstawiam wam świat, który stworzyłem, i tutaj macie A najpierw. Jak żyje. Tak, tutaj macie najpierw kraje z opisem geograficznym, potem macie religie, jakie w tych krajach rządzą. Gościu, nie istnieje taki kraj, więc jak może istnieć taka religia? Nie? Ja to nazywam komedio-dramat z ortopedią. <laughs> Ciekawe sformułowanie. Odeszliśmy od tematu, ale powoli będziemy się kierować znowu w tę stronę. Jak mówisz, bardzo. Dobrze ci się współpracowało z Fabianem i współpracuje nadal, ale czy poleciłabyś innym twórcom, by spróbowali kiedykolwiek właśnie napisania czegoś w duecie, poszukania jakiegoś partnera literackiego, który będzie im odpowiadał i napisania czegoś w ten sposób? Oczywiście, że polecę. To jest jakieś takie zbieranie doświadczenia własnego, no nie? W życiu, to tak jak masz. Że wszystkiego musisz spróbować, to nie wiem, zapalić papierosa na przykład. To tak samo jest z duetem w świecie autorskim. Jest to fajna opcja, jeżeli nie, nie pyknie, tak jak na przykład ja z innymi autorami nie mogłam się gdzieś tam spiknąć. Tak, ktoś może też odmówić. To nie jest tak, że wiesz, gdzieś się gdzieś zadeklaruje i nie napiszą. W każdej chwili można zrezygnować. A gdybyś takiego zatwardziałego solistę jak ja miała przekonać, nie wiem, w trzech argumentach to, jakie one były. Życie jest zbyt krótkie, żebyś tego nie spróbował? Przekonało by cię to? E, nie do końca. Nie do końca. Nie wiem, jakbym przekonała. Ja bym musiała, nie wiem, postawić, wiesz, flaszkę, pogadać na długie tematy. Nie, no się śmieję teraz, ale nie wiem, jakbym przekonała. Warto. Warto po prostu spróbować i dowiedzieć się, czy to jest to, czy to nie jest to. Tutaj się zgodzę, nie. że warto spróbować. Nie twierdzę, że to zrobię kiedykolwiek, ale też nie twierdzę, że nie, ponieważ właśnie pisząc ten zbiór opowiadań, o którym tutaj wspomniałem, też wyszedłem poza granicę swojego powiedzmy pisarskiego komfortu. I spróbowałem wielu nowych rzeczy, jak na przykład opisywanie scen erotycznych. No widzisz. I odnalazłeś się w tym? Nie. Nie. No ale widzisz, spróbowałeś i teraz wiesz. Tak, znaczy, a jakbyś nie spróbował, to byś tylko mógł się domyślać. Tak, wiesz. To chodzi o to, że jakikolwiek wyskok poza swoje ramy, tego w czym się czujemy najlepiej, w pisaniu, czyli tak jak u mnie są to jakieś bitwy na przykład. Sprawia, że ten warsztat nam się rozwija. Bo teraz. Okej, okay, no ja zdaję sobie sprawę, że te moje sceny erotyczne to nie są jakieś wiesz, z najwyższej półki. Z jakiś tam porównując z, z mistrzami erotyki, to wiadomo, że to jakieś czeskie porno. Ale dzięki temu już wiem, jak się coś takiego pisze, jak się do tego zabrać. Jakie wtedy się ma odczucia. Emocje, jakie towarzyszą nie? Dokładnie. O ile, ok, w zamyśle to ten zbiór opowiadań miał być erotykiem fantazy. W momencie, kiedy wpadałem na pomysł napisania go, on miał być właśnie erotykiem. Ale w trakcie pisania to się przeobraziło w coś dużo, dużo bardziej innego. Natomiast kilka tam scen erotycznych zostało i Niektóre nawet fajne. Niektóre, ale poleciłeś sam siebie. Niektóre nawet fajne. Generalnie, jak już będzie to skończone, to tam będzie taka przedmowa na początku, która też już jest napisana, ale będzie przepisana jeszcze raz. Oczywiście, jak to u mnie bywa. W której będzie wyjaśnienie, co to w ogóle jest. Że to, to nie jest erotyk. To też nie jest obyczajówka. Powiem tak, żeby za dużo nie zdradzić. W wielkich światach fantazy zazwyczaj skupiamy się na bohaterach tych głównych. Nie wiem, we Władcy Pierścieni, tam Frodo, Aragorn i reszta. Natomiast taki zwykły mieszkaniec gdzieś tam, nie wiem, tej wioski Hobbitów, czy, czy jakiegoś innego dowolnego miejsca, on sobie normalnie żyje. On sobie gdzieś tam uprawia pole, hoduje sobie świnki, Wchodzi sobie do pracy, no nie wiem, żyje normalnie w każdej aspekcie, łącznie z związkiem, z, z erotyką, i na tym się nieczęsto autorzy skupiają. A te opowiadania będą właśnie o takich zwykłych ludziach, który, gdzie te wielkie, wiekopomne wydarzenia gdzieś jacyś imperatorzy nie wiem, wojny, cokolwiek to się dzieje gdzieś z daleka od nich. A tutaj oni po prostu sobie żyją. Ale wiadomo, że życie nie zawsze jest piękne, więc te, te opowieści też chciałbym, żeby dawały trochę do myślenia. I, i, I chciałbym właśnie, żeby też czytelnik mógł się troszeczkę utożsamić z tymi postaciami. Dlatego. Rozumiem. Dlatego właśnie z to, z, to wyrosło z tego ziarenka, które miało zostać erotykiem. Więc... To też jest takie ciekawe. No, ale no, wracając właśnie do tego, spróbowałeś, teraz wiesz, jak to się je, jak to się mówi, z czym się je. I tak samo może być kiedyś z duetem. Też na przykład, nie wiem, pewnego dnia napiszesz do mnie, a dobra, może jednak spróbuję. Wiesz, ja nie wykluczam. Generalnie to chciałbym przez całe swoje życie napisać chociaż jedną książkę w każdym gatunku, żeby właśnie zobaczyć, jak to jest. Tak po prostu. Czy najlepiej się odnajdziesz. I co później połączyć te? Tak? No to, to nie wiem, czy mi starczy czasu na odnajdywanie się, ale po prostu <laughs> chciałbym, wiesz, zobaczyć, jak się pisze dany gatunek. I oczywiście nie używając jakichś, nie wiem, tam definicji z Wikipedii, co powinno zawierać w danym gatunku. Ale. <laughs> samemu, samemu. Tak samemu dochodzi do tego, że wiesz, to, to na przykład będzie powieść detektywistyczna i gdzieś tam próbować w tym sobie grzebać. Tutaj na przykład jakiś horror i zobaczyć co z tego wyjdzie. Więc chciałbym tego spróbować i być może duetu też spróbuję, bo znając ciebie i teraz rozmawiając z tobą tak, powiedzmy normalnie ustami, widzę, że to naprawdę ci sprawiło wielką frajdę. No ten duet tak. No właśnie. Nie jest tu frajda. Wiesz, pisanie z Fabianem też jest frajdą dla mnie, bo też mogę się pośmiać. To jest jedna osoba, z którą wiem, że na pewno się uśmiechnę. Że gdzieś mnie nie zdołuje, tylko gdzieś tam podbuduje bardziej. Kiedy trzeba nakrzyczy, a kiedy trzeba to pochwali. Rzadko się zdarza to drugie, ale wiem, że jest dumny i ja też jestem z niego dumna. Że daliśmy radę, że mimo tych wszystkich gdzieś tam później zatargów typu, że druk miał się opóźnić, zmiana premiery dwukrotna, to jestem dumna. To oczywiście, że tak, to jest wielki sukces zawsze i te kwestie przesuwania premier, opóźnień druku i tak dalej, no to chyba coraz częściej się to pojawia ze względu na ten cyrk, który się dzieje w drukarniach. No tak, no bo jest problem, nie? No, żaden autor nie byłby zachwycony, że Narobił się grafik, a za chwilę ma je przemienia. No Wiadomo, no wiesz, to gdyby to robił, nie wiem, zawodowy grafik, który wziąłby za to kasę, no to okej, okay, bo potem za zmianę też by wziął pewnie. Ale tak jak w naszym przypadku, to jest wiesz, wszystko nasza robota i nasz poświęcony na to czas. Dobrze, powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, przechodzimy do takiego tradycyjnego już końcika, gdzie mój gość a potem ja, polecamy jakąś książkę inną niż nasze. Dobrze. I dlatego Karolina, powiedz, jaką książkę polecasz? Powiem ci, że ostatnio przeczytałam w sumie swój patronat, bo jak niektórzy może nie wiedzą, jestem też recenzentką jeszcze do 1 sierpnia. I jest to książka Brut, Bartka Hajnowskiego. Mega ją polecam. Książka opowiada o takich właśnie realiach, jak na przykład może być u nas w Polsce, na świecie za kilka lat. Co rząd może z nami zrobić? Do jakiego stopnia możemy zostać sprowadzeni? Czyli coś tak w klimacie na przykład roku 1984? Tak, tak, coś w tym klimacie, ale bardziej takie, powiedziałabym, rzeczywiste jakby normalnie Cię wywróżył z kart autor, co może się wydarzyć. To wszystko jest takie właśnie prawdopodobne. Patrząc na to, co się optymistycznie teraz dzieje, nie? Na świecie. No tak, no teraz jesteśmy w takim punkcie historii, że wszystko się w zasadzie może wydarzyć. Bardzo ciekawe. Pamiętasz jeszcze, jak kilka lat temu starsze osoby mówiły do nas za dzieciaka ja to przeżyłem, wojnę i tak dalej, no. nie? Mamy no, jeszcze pandemię. No my też i jeszcze wiele końców świata z różnych przepowiedni. Tak, tak. Więc no jesteśmy doświadczeni. Strajków, nie strajków. Ja także przygotowałem dzisiaj książkę i tak troszeczkę tematycznie, chociaż nie do końca. Jest to książka, od której w sumie zaczęła się moja przygoda z mitologią słowiańską. I nosił dokładnie właśnie taki tytuł mm -hmm. Mitologia słowiańska. I przygotowałem ją dzisiaj dlatego, że właśnie ma dwóch autorów. O. Napisali ją Jakub Bobrowski i Mateusz Wrona. No, widzisz, Ilustrację tak przygotowała Magdalena Bofito. Natomiast właśnie tak pomyślałem, że taką fajną klamrą będzie polecenie książki napisanej przez dwie osoby. Nie czytałam i na pewno ją przeczytam. Już sobie właśnie zapisałam tytuł na notesie. Tytuły i linki do, do portalu lubimy czytać, będą oczywiście w opisie tego nagrania. W tej książce mamy taki troszeczkę zarys tego, jak wyglądała mitologia słowiańska. Mamy najważniejsze bóstwa historię powstania świata historię powstania człowieka tego, jak to się potem toczyło jak wyglądało ich życie walki bogów, o to, który gdzie ma panować, więc jest to taka dosyć cienka książka, bo ona ma mniej więcej 140 stron, natomiast jest bardzo ładnie wydana. O Panie, to jest takie półgodzinki dla mnie. Jest bardzo ładnie wydana, bo ma też dużo ilustracji właśnie, natomiast jest takim świetnym wprowadzeniem na początek, jeżeli ktoś nie wie, czy, czy ta mitologia go zainteresuje, to warto sięgnąć po tę książkę. To pozwoli się przekonać, czy to rzeczywiście wciągnie, czy nie. Mnie wciągnęło bardzo do tego stopnia, że już książki o słowiańskich mitach i wierzeniach mi się nie mieszczą na półkach. Mam też w domu coraz więcej słowiańskich symboli, więc jak przyjdzie ksiądz po kolendzie, to nie, lepiej, żeby nie widział. No ja ci powiem, że ja dawno nie przyjmowałam. Nie, no do mnie do pokoju go nie wpuszczam. No więc nic dziwnego, no nie, diablice. To... Po co księdza przyjmować? No, jeszcze, by tam cię poparzył tą wodą. Nie, no nie mam na przykład nic do ludzi wierzących. No nie, na przykład nie, nie mówię, że ktoś ma nie wierzyć. Każdy robi, co chce i wie. Oczywiście, w że tak. O ile to nie, nie krzywdzi innych osób, to każdy może sobie robić, co chce. Dokładnie, dokładnie. To jest. Idealne podejście. Ja tak uważam i dzięki temu się nie wpieniam na to, co się dzieje. Wiesz, jak ktoś sobie, nie wiem, chodzi bez koszulki czy coś, no to jego sprawa. Ktoś sobie chodzi do kościoła, to też jego sprawa. O ile mnie do, do obydwu tych rzeczy nikt nie zmusza, to wtedy jest spoko. <laughs> I w kolejnej rzeczy się zgadzamy. Wychodzi na to, że się nie zgadzamy tylko co do pisania w duecie. <laughs> Może kiedyś się zgodzimy. Możliwe. Czy wiele przed nami. No, raczej żadne z nas nie kończy, że tak to szumnie nazwę kariery pisarskiej. <grym> no, na razie jeszcze nie. U mnie to różnie bywa. Nie, no ja tak mówię, dopóki nie napiszę chociaż jednej książki w każdym gatunku, to, to nie skończę. No, ja na przykład mam tam kilka zaczętych i chciałabym po prostu je skończyć. A co będzie później, to czas pokaże. No, ja właśnie też teraz planuję Zanim przysiądę do trzeciej części Czarnych Ziem, to pokończyć takie poboczne projekty, żeby. No, chciałbym, żeby to się ukazało drukiem, wiadomo, natomiast to już nie tylko ode mnie zależy, ale chciałbym też mieć satysfakcję z tego, że skończyłem to, co zacząłem. I tak powoli, właśnie tematem kończenia, możemy też zakończyć ten odcinek. Dziękuję Ci bardzo Karolina, za to, że zgodziła się tutaj ze mną porozmawiać i opowiedzieć troszkę o sobie i o pisaniu w duecie naszym słuchaczom. Mi też było bardzo miło i bardzo dziękuję, że mnie zaprosiłeś w ogóle do takiej rozmowy. Polecam się. W sumie ja Ciebie też będę polecać. Nie no, naprawdę, fajnie. To też jest takie kolejne nowe doświadczenie, bo to jest mój taki pierwszy raz. No, to idealnie się złożyło. Kolejnym tradycyjnym punktem tego programu, już tak na sam koniec zawsze, jest pytanie do słuchaczy. I dzisiaj to pytanie jest następujące. Czy uważacie, że moglibyście stworzyć coś takiego jak książka właśnie w duecie, z kimś, kogo już teraz znacie? Możecie o tym napisać w komentarzach. Jeżeli nie chcecie, to możecie tylko sobie o tym pomyśleć. Jeśli chodzi o dzisiejszy materiał, to to by było na tyle. Dziękuję jeszcze raz Karolina. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia wkrótce.